Witam wszystkich ponownie. Tym razem zrobiłem filmik o sobie. Przedstawiam się w tym filmie. No i z jakiego powodu prowadzę w ogóle ten kanał na YouTubie? Tak, staram się więc pokazać, jak najlepiej zrobić sobie, poradzić sobie w produkcji chleba w domu. Jak chcemy sobie jakiś upiec chlebek na jakąkolwiek okazję, czy tak w ogóle do zjedzenia. Staram się również opisać w ziarnach, jakie są składniki, począwszy od minerałów, witamin, co wnoszą takie ziarna właśnie do naszego życia, do naszej diety. Dlaczego to robię? Robię to z tego względu, że po prostu to jest mój zawód. Kocham tą robotę. Piekarnictwo to moje życie. A jeszcze tym bardziej, jak zrobiłem kilka filmów i to się spodobało i otrzymałem kilka bardzo ładnych wpisów od Was właśnie. Jest to bardzo miłe. Dlaczego bym tego nie kontynuować? Więc staram się pokazać ludziom, jak se mogą poradzić w domu z pieczeniem bułek, chleba. W tej chwili jestem na etapie robienia zakwasu pszennego. To, co wyprosił jeden pan na internecie właśnie, na YouTubie. Chcę zrobić bułki na zakwasie pszennym, bez użycia drożdży. I jestem pewien, że mi się to uda. Jestem w trakcie już robienia, to minęły 48 godzin. Jeszcze 3 dni i będę robił film. Mam na imię Krzysztof. Dlaczego kanał Food for You? Z tego względu, bo jestem na Wyspach Brytyjskich. Chciałem, żeby ta nazwa była ogólnoświatowa, nie tylko tak dla polskiej społeczności, chociaż Polacy też nie będą. Jestem Polakiem, byłem, jestem i będę. Dajcie mi po prostu szansę, żeby się wykazać, a zobaczycie, że mój kanał będzie dosyć ciekawy, bo będę robił filmiki z pełnym opisem witamin, minerałów, co wnoszą do naszego życia, jak powinniśmy mąki łączyć, w jakich procentach. Na przykład chlebek słonecznikowy to jest pszenno-żytni, następny chleb jest farmer, jest bardzo podobny skład ciasta, lecz różnią się po prostu detalami, małymi detalami, a jednak to już jest inny rodzaj ciasta. Jeżeli Tobie się podobał, proszę lajkuj, komentuj, udostępnij znajomym. Jeżeli masz jakieś pytania, proszę napisz na czacie, co byś potrzebował, jak to zrobić. Na pewno się zgłoszę i odpiszę. Nikogo nie zostawię. Dziękuję za oglądanie.